Mateusz, boli mnie. Oczki. Dobrze, tylko jeszcze nie ma się tą sieczkę. Musimy beczka coś przymierzyć, ale nie to, że będzie niedobre. Bo my z dziadkiem kupowaliśmy, myśleliśmy, że będzie dobre. Ale jak to będzie... Ale nie będzie myślała, bo jak będzie miała głowę urwaną. No Mateusz, no to co tak ciężko jest tą głowę, że tak powiem, jej trochę przyplaszczyć, no. Łeb jak sklep. No na przykład w sukienerce to będzie ładnie wyglądać. Myczka. Mamy tu Mateusz, jak ci kupił prezent. To dla mnie? Tak. O i nawet jest tu, żeby ci ten twój wielki łeb przeszedł. A hurra! Nie będę musiała tak wciskać jak w tamto. Zaraz to ubranko zwolniło się dla kogoś innego, nie? Łapka węża. A to ubierzesz teraz tamte ubranko po meczce? Druga łapka. Zapnijmy tu mama. Może rakietka. Zamknij oczy Mateuszku. No jeśli dziecię nam się biera, to zamykaj oczy właśnie. No bo Tundruś, aby Tundruś zobaczył. Oj, Tundruś to zemdleje z wrażenia. Nie zemdleje. Jaka piękna sukienka. Już mogę patrzeć? Już. Jaka śliczna. A postaw, no, położyłeś ją, że nie bij, o. O, Mateuszek mi kupił sukienerkę. Dziękuję, dziękuję. Kochany Mateusz, no, ale ona elegancko wygląda w tej sukience, no. No po prostu, jak ta lala, dziewczyna.